Od 13 lat w Złotoryi organizowane są zawody w piłce siatkowej dla osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Ich celem jest integracja obu środowisk poprzez sport. Osoby pełnosprawne grają w siatkówkę na stojąco, a osoby z niepełnosprawnościami na siedząco. Stąd nazwa imprezy Siadkarska Integracja. W tym roku ta formuła rozgrywania zawodów jest nieco inna. Powód jest oczywisty, powód to pandemia, powód to zaraza. Ze względu na ograniczenia i nasz turniej jest ograniczony. Nie zobaczymy od względów oczywistych zawodników z zagranicy, tak jak to miało miejsce co roku. Ograniczyliśmy również zasięg terytorialny. W zasadzie spoza naszego regionu będzie nieliczna grupka reprezentująca inne niż dolnośląskie zawody. I tak w turnieju wzięło udział w sumie 9 drużyn. 5 grających na stojąco i 4 na siedząco. Wśród tych drugich był Start Wrocław, Gwarek Wilków, Invictus Team, składający się z polskich weteranów wojennych oraz kobieca reprezentacja Polski. Zawsze nasza obecność podnosi rangę każdego turnieju. No tak naprawdę jesteśmy na nowo stworzoną kadrą kobiet, więc jest to dla nas doskonała okazja do tego, żeby zgrać się, żeby popróbować. A że są fajne drużyny przeciwne, no to możemy sobie mniej więcej na wyrównanym poziomie pograć. Tutaj naprawdę świetna atmosfera, poza tym dla nas szansa, żeby ograć się jako zespół i wznieść na kolejny szczebel umiejętności. To traktuję to jako rehabilitację. Bo nie ma takich ćwiczeń, gdzie się tak kręgosłup w każdą stronę trzeba poruszać. Wiadomo, no, jest to jakieś odskocznia od życia. Zawsze się wyjdzie, spotka z fajnymi ludźmi. Świetna atmosfera przede wszystkim. Od tego zacznijmy. Gramy drużynowo. A to już chyba jest 12 raz, jak się nie mylę. Tak. Chyba tak. 12 lat, tak. Impreza jest pierwszorzędna. Mówię, nie na wszystkich byłem, bo chyba ze 3 ominąłem, ale bardzo żałuję tego, bo naprawdę organizacja, no to jest naprawdę fajnie. Jedne z najlepszych zawodów w ciągu roku chyba, nie? Jednak gdyby nie wsparcie lokalnych i wojewódzkich władz, firm i instytucji, impreza nie mogłaby się odbyć. Stąd tym większe podziękowania dla nich za gest w stronę sportowców. Urząd Marszałkowski wspiera od lat, ponieważ uważamy, że sport jest bardzo ważną rzeczą, nie tylko dla ludzi pełnosprawnych, jak również dla niepełnosprawnych. Trudno by było nie uczestniczyć w tak wspaniałej inicjatywie. Bywamy już tutaj od 5 lat. Zawsze czujemy się dobrze, zawsze doceniamy tą wspaniałą atmosferę, integrację, która tutaj się odbywa. I co najważniejsze, siatkówkę na naprawdę wysokim poziomie podczas tego turnieju można zaobserwować. Osoby, które z dysfunkcjami, które chcą walczyć, które widzą w tym sens i rehabilitację, no to jest mi na pewno, jestem podbudowany i dlatego bardzo chętnie wspieram takie inicjatywy i organizacje. Kolejna siatkarska integracja przeszła do historii. Pierwsze miejsce w grupie pełnosprawnych zajęła drużyna powiatu złotryjskiego, zaś w grupie zawodników z niepełnosprawnościami Start Wrocław.